Witajcie, z tej strony Jakub Żak. Powiem szczerze, że długo zastanawiałam się, żeby nagrać ten film. Ale myślę, że była najwyższa pora. Chciałam w tym filmie coś powiedzieć, dlaczego w ogóle prowadzę tego bloga, kursy, YouTube'a, Facebooka, fanpage'a i tak dalej. Bo to jest takie częste pytanie. Na wstępie powiem Wam, dlaczego to w ogóle powstało. Założyłem cały kanał na YouTubie z myślą, że będzie ciekawiło ludzi, gdy ja pojadę na jakieś szkolenie, zapłacę za nie, 5, 10, 30 tysięcy złotych, wrócę z niego i nagram, co się nauczyłem. Bo mam jakieś takie, nie wiem, misje czy myśl w sercu, że jest bardzo, bardzo, bardzo wiele osób, których po prostu zwyczajnie nie stać na to, żeby wydać 5, 10, 20 tysięcy za weekend czy za tydzień szkolenia. Tak powstał cały pomysł mojego kanału. Pomyślałem, okej, będę czytał 60-80 książek rocznie, to z każdej mogę wyciągać jakiś pomysł. Potem powstał na tym przykładzie mój cały playlista cała, czy cały kanał też tutaj osobny, w którym widzicie o czytaniu książek, tak, czyli książki, które polecam danego miesiąca. To jest, na które nazwałem Szybka Kawa, gdzie po prostu opisuję Wam jakąś książkę, którą wybrałem w danym miesiącu. I tak cały ten motyw, powiedzmy przewodni tego książkowego tematu rozwinąłem. Potem pytaliście się, jakie interesują mnie tematy, jak myślę na jakiś taki temat, a jak myślę na taki temat. I tak powstała playlista, czy powstały moje filmy, i nazywam je Filożak. To jest taka druga seria moja, która powstała. Docelowo chcę założyć trzecią serię, czyli wywiady z innymi ciekawymi ludźmi, które spotykam, czy to Rafał Sonik, czy milionerzy najbogatsi, czy po prostu zwykli ludzie, którzy są w naszym otoczeniu, którzy zwyczajnie po prostu są ciekawi moim zdaniem i po prostu mają niesamowite myślenie, czy niesamowite wartości, które ja chcę też wyznawać, które mi się podobają. Notabene jestem w hotelu właśnie podczas jednego szkolenia, gdzie jestem jednym z master trenerów, który prowadzi tutaj grupę, uczymy występowania publicznie, występowania ze sceny i kontaktu z ludźmi. I potem ten kanał rozwinął się w tą stronę, by właśnie pokazywać, jak inaczej pozbywać się emocji, tak? Nie wiem, czy ci, co z Was się interesują, pewnie wiecie, może dla niektórych to przypomnienie, albo nie wiecie, że są takie rzeczy jak niepozbyte się w nas emocje, jakieś miejsca, które potrzebujemy zreperować, tak? Każdy z nas przez doświadczenia, które w życiu mu się przytrafiły, śmierć bliskich, jakieś skrzywdzenia, okłamania, rozczarowania, smutki, przykrości, tworzy pewnego rodzaju trudności, które mu się pojawiają na jego życiu. Zwyczajnie, po prostu przejmujemy się czymś, zwyczajnie po prostu coś nas trafia. Dla niektórych z nas to jest tak ciężkie, tak trudne, że niektórzy nawet popadają w depresję, w choroby, w trudności, a czasem nawet śmierci. I to, co powstało w moim kanale Myśl Przewodnia, to jak widzicie, nie zarabiam na tym milionów, ponieważ prowadzę oczywiście kurs, jak zarabiać w internecie, ale często piszecie, no Kuba, czemu ty się wszędzie nie reklamujesz, Kuba, czemu ty nie spamujesz, tam jest tyle trenerów, którzy połowę z tego, co ty na YouTubie nie dają, połowę z tego, co ty na blogu nie piszą, tylko po prostu sprzedaż. I dlaczego zwyczajnie nie rozwijasz tego, tak? Nie chcesz tego pchać bardziej w zarabianie. No właśnie dlatego, ponieważ uważam, że ten wzrost powinien być w jakikolwiek sposób poukładany. Nie mam parcia na szkło, żeby po prostu, nie wiem, występować wszędzie i robić jakieś krosy na YouTubie i innych kanałach występować. Po prostu zwyczajnie myślę, że tym, którzy poczują, że to jest dobre, udostępnią dalej. Ci, którym się podoba, skomentują. Ci, którym się podoba, polajkują. A może nawet pokażą to innym osobom. I mój cel na ten kanał to prosta sprawa. Motywować, inspirować i dawać wiedzę. Pokazywać Wam, że młodzi ludzie czy starzy ludzie, ludzie, którzy po prostu potrzebują pomocy, mogą ją otrzymać. Ludzie, którzy szukają inspiracji, mogą ją dostać. Ludzie, którzy potrzebują wiedzy, mogą zwyczajnie sobie z tym poradzić. I to, co jest jedną z większych trudności, tutaj, którą chcę Wam przede wszystkim przekazać w tym kanale, to, że nie mam jakichkolwiek oporów przed tym działaniem. Problem jest taki, że większości ludzi, którzy tutaj piszą komentarze i tak dalej, mają zwyczajny opór, żeby zacząć w tym kierunku działać. To, co mnie bardzo, bardzo mocno interesuje w tym przypadku na tym kanale, to byście wiedzieli, że jest miejsce, w którym możecie w jakikolwiek sposób otrzymać tą pomoc, tak? Nie nagrywam tych filmów dla siebie, chociaż też nie ukrywam. Bardzo mocno nagrywam te filmy też dla siebie, po to, żeby sobie w przyszłości jakiś temat odświeżyć. Jestem w jakimś szkoleniu, nagrywam jakiś ciekawy temat. Dla mnie on przybudza wiele, wiele wspomnień, wiele, wiele wartości, a Wam daje wartość.
tak? I to, co jest dla mnie bardzo istotne, kochani, ten kanał jest zwyczajnie dla Was. Robię to naprawdę z takiej pewności, że ktoś to doceni, takiej pewności, że pomaganie jest ważne. Tak samo mam z harcerzami, powiecie, co tydzień mam zbiórki, co tydzień mam wyjazdy, biwaki i tak dalej, co zabiera naprawdę sporo czasu, uwierzcie mi, sporo czasu. Jest to masę dzieci, często z jakichś rodzin alkoholowych, często z jakichś domów pomocy i tak dalej, gdzie po prostu naprawdę zwyczajnie czuję, że tak trzeba po prostu robić. Co miesiąc przekazuję też dziesięcinę na pomoc innym ludziom chorym. I ci, co obserwują mnie na Facebooku, to widzą, że czasem dużo tam post, komu warto pomóc, tak? Potrzebuję linki, też tam wrzucam swoje pieniądze. Nie mówię tego, żeby się chwalić. Mówię to po to dzisiaj Wam, że jeśli tego jeszcze nie robicie, to może czas zacząć. Jeśli w Twoim życiu się jeszcze nie układa, to może czas zacząć pomagać innym, tym, którzy mają jeszcze gorzej. Bo jeśli masz dwie ręce, zawsze jest ktoś, kto ma jedną. Jeśli masz dwie nogi, ktoś ma jedną nogę. Jeśli zarabiasz 1000, ktoś nie zarabia nic. Jeśli zarabiasz 10, ktoś zarabia 2. I tym ludziom potrzebne jest pewnego rodzaju podniesienie ich ręki, tak? Podać im rękę, pomóc im się wciągnąć. Wiecie, ja nie nauczę Was zarabiać, jak zawsze powtarzam Wam, nie nauczę Was zarabiać powyżej 10 milionów złotych rocznie, bo tyle nie zarabiam. Nie nauczę Was zarabiać miliarda, bo tyle jeszcze nie zarobiłem. Ale mogę pomóc tym, którzy potrzebują zarobić 5, 10, 20, 30 tysięcy miesięcznie, 50, 100 tysięcy miesięcznie, śmiało, 20, 200 tysięcy, nie ma dla mnie problemu. Mogę Wam pokazać ten plan. Ale ja też potrzebuję tej pomocy, dlatego też cały czas ja jeżdżę na te szkolenia, cały czas szukam tych ludzi, cały czas staram się tym ludźmi otaczać, gdzieś wspierać w jakiś sposób, bo moim takim życiowym celem jest to, by faktycznie innym dawać tę wartość. Jeśli mogę nagrywać te filmy, jeśli mogę Wam się dzielić, chcę to robić. Jeśli mogę Ci pomóc, chcę to robić. Jeśli mogę Ci zaoferować szkolenie, jak zarabiać w internecie, abyś mógł sam zacząć w jakiś sposób zarabiać, chcę Ci to zrobić. I to, co dla mnie bardzo istotne, piszę często bloga, teksty na blogu, które są takim odzwierciedlenie mojego serca. Często piszę romantycznie te posty, czasem piszę po prostu o miłości, o duchowości, o tym, co mnie boli zwyczajnie, gdzie chcę po prostu Wam pomóc. Tak? Jeśli widzę, że ktoś robi coś nieuczciwego, chcę to po prostu zwyczajnie Wam pomóc. Jeśli widzę, że ktoś po prostu można zrobić coś lepiej, chcę to po prostu nagrać. I ten kanał chcę, żeby był dla Was, bo jeśli Wy pomożecie mi, dawając tematy w komentarzach, komentując, działając ze mną, to ja będę wiedział, jak nagrywać więcej. Kochani, dla mnie nie ma problemu pojechać na drugi koniec Polski czy jakikolwiek inny kraj, nagrać wywiad, nagrać pomoc dla Ciebie z tym tematem. Nie wiem, dużo osób napisze, że potrzebuje rozwiązania w sprawie zarabiania w internecie. Dużo osób napisze, że potrzebuje z duchowością. Dla mnie nie ma problemu, kochani, żebym zrobił dla Was taki film, zrobił taki materiał. Po prostu, bo to mnie cieszy. To mnie cieszy. Ta integracja z Wami. Często się śmiejecie, że piszecie do mnie maila i ja odpisuję. No, nic dziwnego. Mówię Wam, że ja piszę na mojego maila i ja odpisuję na Wasze pytania. Jeśli będzie ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, że będzie mi zajęło wiele godzin, to na pewno to przestanę robić. Tak? Jeśli nie będę mógł poświęcić tego czasu, to przestanę to robić. Ale póki co odpisuję na Wasz każdy komentarz, na Wasz każdy e-mail. Na fanpage'u odpisuję do Was Halina, tak? Czyli mój bot, którego w miarę staram się usyzwać, tematyzować. I coraz lepiej. Ja nie ukrywam, że trzeba też czego żyć, tak? Zwyczajnie. Po co się robi coś, żeby zarabiać? Ale też mówię Wam często i bardzo z serca, że tutaj to wszystko, co robię, to jest totalnie za darmo. Wiecie, reklamy na YouTubie, wiecie, to są, nie będę mówił Wam, jakie kwoty, tak? Ale każdy sobie może sprawdzić w internecie. I wiele, wiele innych rzeczy, gdzie po prostu zwyczajnie nie na wszystkim trzeba zarabiać. To taki często cytat ostatnio, który dla mnie bardzo, bardzo chodzi. Wiem, że może to taki kontrowersyjny temat, ale z klubów anonimowych alkoholików. Tam jest taki motyw przewodni, czy taki temat, mówi się, że czasem Ty potrzebujesz spotkanie, a czasem spotkanie potrzebuje Ciebie. Czasem ja tu jestem po to, żeby pomóc Tobie filmem, wartością, wiedzą, doświadczeniem, bądź po prostu wywalką, gdzieś się wywaliłem, straciłem dużo, dużo pieniędzy na różnych tematach, super tematach. Poznałem masę ludzi, naprawdę znam, praktycznie uważam, że na dzień dzisiejszy znam każdego, kto może mi pomóc sprzedać bądź kupić cokolwiek potrzebuje. Jeśli cokolwiek jest wartościowe, cokolwiek jest potrzebne, umiem to zrobić bez problemu, naprawdę, po całym świecie. Czy to kosztuje milion, czy miliard, dla mnie nie ma najmniejszego problemu. Najmniejszego problemu. I tak jak powiedziałem, czasem spotkanie potrzebuje Ciebie, a czasem Ty potrzebujesz spotkania. Bo czasem ja tu jestem po to, że nagrywam Was film, a czasem ja potrzebuję jakiegoś wsparcia od Was w komentarzu, w lajku, w mailu, w odpowiedzi, w interakcji, byśmy mogli współpracować. I dokładnie tak samo jest w naszym życiu. Czasem ktoś potrzebuje, żebyś Ty go poklepał zwyczajnie po plecach, przytulił, docenił, powiedział dobry komentarz, dobre słowo, a czasem on potrzebuje dać Tobie coś wartościowego, bo może w tym momencie Ty potrzebujesz. I to tyle. Dlatego nagrałem ten film. Wiem, że miałem tam 2 tygodnie przerwy, kochani, bardzo Was przepraszam, ale mówię, jestem 2 tygodnie wyjęty z życia przez wyzwanie 8.
które nagrywam filmy, nagrywam szkolenia, nagrywam webinary, masę kontentu, który po prostu zrzuca ze mnie wszystko, po prostu czyści mnie jak kartki papieru, tak? Po prostu muszę wszystko, co wiem na ten temat, wypisywać. I to zabiera naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu, a tym bardziej, że szkolenia, na których jestem, trwają na przykład 6 dni, 5 dni, to jest od 10 do 3, 4, 5 rano, 10 rano do 5 rano, czyli praktycznie 24 godziny pracujemy. Jest to bardzo wyczerpujące, a z czasem nie mam zwyczajnie nagrać czasu na ten film. Ale mam nadzieję, że doceniacie to i że są to ludzie pozytywni, mili, ciepli. I takich ludzi potrzebuję. Takich ludzi potrzebuję wokół siebie. A w następnym filmie chcę Wam powiedzieć o tym, dlaczego też to robię w formie tego uczenia zarabiania. Okay? To jest bardzo ważny dla mnie temat, ale to w następnym filmie. Pozdrawiam Was serdecznie. Jakub Brzak z Jakub Brzak TV. Cześć!